tvpodkarpacie.pl. Już po raz trzeci Starostwo Powiatowe w Sanoku organizuje Noce Kultury Galicyjskiej. W bieżącym roku współorganizatorem wydarzenia będzie Urząd Marszałkowski. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, szczególnie pana Sławomira Miklicza, możemy mówić o dużym wydarzeniu. W tym roku planujemy Noce Kultury Galicyjskiej w dniach 23-26 maja. Będzie dużo atrakcji, będą teatry dla dzieci, dla osób starszych. Rozpoczniemy od spektaklu Małe Zbrodnie Małżeńskie w wykonaniu Teatru Bagatela. Będzie też spektakl plenerowy w wykonaniu tego teatru pod nazwą Szalone Nożyczki na Sanockim Skansenie. I oczywiście nie zabraknie znanych w Polsce artystów muzycznych. Będą gwiazdy muzyki, takie jak Leszek Moszczer, będzie Monika Brodka, będzie zespół grający muzykę a la Blues Brothers, zespół pod nazwą Mandry, znany na Ukrainie, wystąpi w Sanoku. Będzie też trio Angela Gaber ze swoją debiutancką płytą. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Będą to powiązane imprezy z Muzeum Historycznym w Sanoku prowadzonym przez Starostwo Powiatowe i ze skansenem prowadzonym przez Urząd Marszałkowski. Myślę, że wkrótce uszczegółowimy już ten program i bliższe informacje będziemy przekazywać na bieżąco. tvpodkarpacie.pl